Dla mnie to jest największe przeżycie oczywiście to, że Ojciec Święty, jak już właśnie był umierający, jak on brał udział w tej drodze krzyżowej, co się przytulił do krzyża, to była taka wzruszająca scena. No, to byliśmy na bieżąco, na podsłuchu po prostu, czekaliśmy na każdą wiadomość, No i byliśmy, ja słuchałem, w telewizji było podawane ogłoszenie, godzina 21:37, zmarł Ojciec Święty. No, wszyscy wiedzieli, że umiera już ostatnie tygodnie, to już takie były wyraźne, że odchodzi ten Ojciec Święty, ale podziwialiśmy Jego siły. Chciał przemawiać, nie mógł już przemawiać, pokazywał się, błogosławił. Zwłaszcza ostatnia scena z tym krzyżem w czasie Drogi Krzyżowej w Koloseum. Ojciec Święty w swoich apartamentach trzymał ten krzyż. Piękna, piękna. To była wielka lekcja świętości. Nie powiem lekcja umierania, bo to też była lekcja umierania, ale lekcja świętości do końca, do końca. Uderzyła mnie jego modlitwa. Zwłaszcza codzienna droga krzyżowa. Nie tylko w piątki, ale codziennie. Jak konferencja Episkopatu Polski się przedłużała, trwała kilka dni, to kardynał Wojtyła codziennie, oczywiście w przerwach, kiedy były przerwy w czasie konferencji Episkopatu, kardynał Wojtyła wybiegał do kaplicy prymasowskiej, gdzie były stacje Drogi Krzyżowej. Ja nieraz wchodziłam, nawet na początku nie wiedziałam, że kardynał Wojtyła tam będzie w kaplicy. I moje zdumienie, pierwszy raz, potem drugi, trzeci, myślę, aha, to jest jego obyczaj taki. Na wszystkie przerwy przychodził do kaplicy i odprawiał Drogę Krzyżową. To było, no, dla mnie to było niesamowite, bo ja odprawiam Drogi Krzyżowe, ale nie tak często, więc myślę sobie, kardynał, tak codziennie i przy każdej stacji przyklękał. To nie tak, że się pochylał, jak niektórzy to robią, tylko przy każdej stacji przyklękał i szedł dalej. No trwało to, a jak tak nie zdążył, bo była krótsza przerwa, wracał na następną przerwę i kończył Drogę Krzyżową. Ojciec nasz, prymas, nazwał go kardynałem codziennej Drogi Krzyżowej, a przedtem jeszcze biskupem codziennej Drogi Krzyżowej. Przypomnijmy sobie, jak stał przy swoim pastorale, przy tym krzyżu papieskim, jak opierając głowę o ten pastorał sprawiał, że tłum się wyciszał, że wszyscy widzieli, on teraz rozmawia ze swoim Panem i Mistrzem. Nie można mu tego utrudniać. I ludzie wchodzili w tę atmosferę modlitwy, w atmosferę skupienia i koncentracji, bo widzieli, że to nie jest... Papież o tym nie mówił w ogóle. On nawet nie zachęcał, prawda? Tylko przez samą swoją postawę, przez samą swoją wiarę, tak jakoś promieniował na uczestniczących w liturgii wiernych, że nie trzeba było się bać o jakikolwiek bałagan, czy hałas, czy zakłócenie porządku.